do roboty. Kim jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. I już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu prędzej czy później trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Bywaj. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? Co? Przewieź mnie na Czas to pieniądz. Jest. Tak. Redania i Temeria znów prowadzą. Tak? Jak długo jeszcze? Powitać zacnego pana. Jesteś pomocnikiem kowala? Ano jestem, sklep prowadzę i o porządek dbam, czego wam trzeba. Pokaż mi wasze wyroby. Nie mogę, bo nie wydaje mi się, co by was ktoś wcześniej rekomendował, a tylko swoich obsługujemy i poleconych. Bywaj. No, patrzcie, patrzcie. Ludź do nieludzia przyszedł. Nie do końca ludź.
Zgaduję, że możesz mieć coś, czego potrzebuję. Malcolm Stein, Kowal. Po prawdzie to lepsze. Można coś u ciebie kupić? Obsługuję tylko przyjaciół. Z małymi wyjątkami dla osób poleconych. Muszę mieć pewność, że moje towary nie przysłużą się sprawie antynieludzkiej. Bywaj. O co chodzi? Trzeba wam czego? Ładna kuźnia. Pewnie jest... Pewno, że ładna. Teraz to już tylko ładna może. Złodzieje? Najgorsi ze wszystkich. Urzędnicy handlarzeni. Przyładowali mi podatek za prowadzenie nieludzkiego interesu i handel nieludzkimi wyrobami. Jak mam, kurwa, się jechać wykupać ludzkie sprzęty, skoro jestem krasnoludem? Dziwnym zbiegiem okoliczności ten człeczyna z zakonu ma od niedawna nowe kowadła, mahakamskie, bardzo do moich podobne. Bywaj. Tęsknię. Bogowie, dodajcie cierpliwości. Co za hołota. Bogowie, dodajcie cierpliwości. Biżuteria, prezenty, wszystko, czego szukasz. Co ciekawego? Ubrania dla dam, czas na modlitwę. A cóż to? O co chodzi? Trzeba wam czego? Można coś u ciebie kupić? Przyjaciele ze Chryda zawsze są... Bywaj. A cóż to? Pani... Mogę rzucić okiem na wasze wyroby. Proszę...
Można coś u ciebie kupić? Przyjaciele Zygfryda. Spytać o męża. Czy może... Cmentarz miejski. Wiem. Masa roboty dla Wiedźmina. Codziennie. Ale ostatnio nie widziałem twojego męża. Może sobie darował. Dałby Bóg. Już sama nie wiem, co robić. Najlepiej to przestać się przejmować. Łatwo ci mówić. Włosy białe jak mleko. Czemu masz takie? O, klient. Jaka ma być? Sosnowa, dębowa? Może jakiś cieszący oko kurhanik albo cała krypta? No niech spojrzę. Z pięć płci trzeba liczyć na szerokość. Ale o co chodzi? No jak to? A po co się przychodzi do grabarza? Chyba nie po to, żeby kupić mleko. Toć pytam, kogo chowasz, wymiary jakie. Nie martw się, drogo nie wezmę. Nie chcę żadnej trumny. Przyszedłem po co innego. A nie widzisz, że mam robotę? A poza tym, nie chcesz trumny? Każdemu się kiedyś przyda. Lepiej pomyśleć zawczasu. Mów, o co ci idzie. Dlaczego cmentarz jest zamknięty? Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą, tylko z dołu wyłażą. Uważaj za tobą! Żartowałem tylko. Nie ma co się bać, za dnia nie łażą. Po prawdzie ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Nawet tutaj wieczorami nie jest bezpiecznie. W końcu wyznaczą jakąś nagrodę, ale na razie nikt się tym nie interesuje. Jak mi zapłacisz, to zajmę się tą sprawą. Na razie zostanie po staremu. Bywaj. No proszę, bohater. Ty myślisz, że takiego trupa to łatwo położyć? Sprawdzić nie zawadzi. O co chodzi? Bywaj. Zygfryd opowiadał nam o tobie. Jest w nas siła, która uzdrowi ten świat. Życie za zakon, bo zakon to życie. Wieczny ogień oświetla moją drogę.
Dzięki ci, Geralt, uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku, jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie, jesteś już bezpieczny. Nie, jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Nie teraz. Jestem w niebezpieczeństwie. Tak, to elementarne. Moje stare kości. Podejrzewam, że coś wiesz o Salamandrze. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, Wiedźminie. Zobaczymy. Jeszcze jakieś pytania, czy mogę wracać do pracy? Musimy porozmawiać o twoich interesach z Salamandrą. Wiem, że zapłaciłeś za uwolnienie magistra. Śmieszne. Sugerujesz, że zatrudniłbym przestępcę? Czemu nie? I miałbym to zrobić na tyle nieporadnie, żeby tropy wskazywały na mnie? Nie żartuj, a teraz zostaw mnie w spokoju. Nie wierzę ci. Mam do dyspozycji tylko poszlaki. Mądrze, Wiedźminie. Ciężka służba. Thank you.
widziałeś te dupeczki na rogu. Może kogoś stroić? Czego chcesz, biały wilku? Widziałeś kiedyś symbol Samandry? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić. I dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z tobą do pogadania o Salamandrze. Streszczaj się. Twoi ludzie pytanie o Salamandrę reagują nerwowo. Chłopaki nie lubią tych skurwieli. Ja też za nimi nie przepadam. Jasne, a ja jestem druidem. Rzucając mi w twarz takie oskarżenie, musisz być... Ani jedno, ani drugie, baranino. Szkoda, że nie spytałeś moich ludzi, dlaczego tak reagują. A teraz... Z jakiego powodu kontaktowałeś się z Wiedźminem Berengarem? Co ci do tego? Był moim bratem. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak kurwa? Owszem. Nikomu nie dam się obrażać w swoim domu. Precz. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Czemu ci nie wierzę? Nie musisz mi wierzyć, dziwolągu. Nie zależy mi na tym. Spadaj. W takim razie zaszło nieporozumienie. Szkoda twoich chłopaków. Szkoda, powiadają. Raz matka rodziła i raz się zdycha. A teraz wybacz. Muszę się zająć moimi mrocznymi interesami. Już wiem, co o tym wszystkim myśleć. Kupujesz... O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Zdecydowanie najgorsze. Nienawidzę tych szpiczastouchych. Chcę się zaciągnąć do straży, wyobrażasz sobie? Co on, szalony? Na starość przygód się zaciągnąć. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze.
Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. Tak, to elementarne. Geralt, udało ci się wydostać z więzienia. Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Geralt, musimy pogadać. Jasne, słucham. W szpitalu była jakaś awantura, padły trupy. Mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany. Geralt, wytłumacz się. Chciałem przesłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których ciała potem znalazł stróż. Wiedz, że nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Shani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stację. Gdzie mieszkasz? Na stacji, w północno-wschodniej części Wyzimy, przy bramie. Znajdę bez problemu? Przed domem jest placyk z rzeźbą Eskulapa. Przyjdź przed zachodem. Mów szybko, bo nie mam... Melitele, matko nasza, miej nas w swojej opiece. Thank you.
Co za czasy! Nadchodzi kres! To, że tacy jak ty po ziemi chodzą, to jawny tego dowód! Ty tylko się nie obraż, to nic osobistego. Do Szani przyszedłem. Białe zimno nadchodzi i czuję to w kościach. Ale co ty o tym możesz wiedzieć, smarkaczu? Nie wiesz, jak to jest, gdy nie ma się czym rozgrzać na starość. Ale... To nie tak, dobrodziejko. Nie czaruj mi tu. To proszę jej przekazać. Nie uczyła cię matka, że się nie przeszkadza, gdy ktoś jest zajęty? Pewno teraz sobie wybaczyć nie może, że taki... Ale... Do Szani przy... Białe... Ano nie... Do Szani. Ano nie. Geralt, trafiłeś do mnie w końcu. Ano, trafiłem. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej i starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się, ta stara żyć mi nie daje. Starzy ludzie już tacy są. To prawda, przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Maisa. Może powie ci coś interesującego. Ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia.
Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Raczej... Zanim odmówisz, pozwól mi powiedzieć więcej. Dobrze. Chciałem zwrócić twoją uwagę na kilka istotnych spraw. Primo, zakon powstał, by służyć prostemu ludowi. Secundo, wstąpić w szeregi zakonu może każdy. Chłop, szlachcic i wiedźmin. Tertio, rycerzom zakonu przysługują liczne przywileje. Nie. Kwarto, rycerze zakonu, tak jak wiedźmini, tępią potwory. Co o tym sądzisz? Nie, dziękuję. Chyba za rogiem coś się poruszyło. Bogowie, to pewnie znów te monstra. Za mało mi płacą. A, to ty! Przechodź je teraz, mój drogi! Mi się chce. Bywa.